Cześć. Chciałam Wam pokazać mój nowy album, jaki zrobiłam. Album zrobiłam z kolekcji Mintai by Karola, tej nowej. Bardzo fajna kolekcja. Zużyłam prawie dwa te duże bloczki. Album jest dosyć duży, bo ma wymiary. Okładka jakieś 21,5 chyba na 21 i grzbiet 9 ma około 9, nawet troszkę więcej, 9 centymetrów. Okładkę okleiłam tapetą. I na okładce mamy taką kompozycję z kwiatków z Foamiranu, zrobionych przeze mnie. Tutaj mamy listeczki trochę potuszowane na zielono. Listeczki mam od Eli z kanału Magic Place. I tu mam zrobiony kwiatuszek. Z papieru tego miks mediowego. Ela wycięła mi te kwiatuszki i dała mi wezwanie, żeby zrobić takie kwiatuszki według jej tutorialu. Nie są może jeszcze jakieś bardzo fajne, bo to moje pierwsze kwiatki z papieru. Tutaj mamy taki niebieski. On jest pomalowany farbkami akwarelowymi. A tu jeszcze mam takie trzy kwiatuchy, te dwa są pomalowane tym distressem Vintage Photo, a ten takim czerwonym tuszem, jakimś takim bardzo zwykłym. Co my tu mamy na okładce oprócz tych kwiatuszków? Tu jest ramka wyciśnięta z masy, którą gdzieś tam zakupiłam, koronka. Tu takie półkryształki, tu elementy wycięte z kolekcji, tu taki kwiatuszek i tu taki tiulowy, trochę tiulu, trochę sznureczka. Album wiązany jest na dwie wstążki. Taką miętową i różową. W środku prezentuje się tak. Tu na okładce mamy taką dosyć głęboką i kieszeń taką 3D, żeby tu się zmieściło trochę. Tu w środku mam dwie maty takie nieoklejone. Dwie maty trochę mniejsze, oklejone z jednej strony i tagi wycięte z kolekcji. Kieszeń jest taka duża, żeby do kieszeni mogła się również zmieścić karteczka, jaką zrobiłam. Też na karteczce to są kwiatki robione przeze mnie. Tu mamy też elementy z kolekcji. Już, momencik. Okej, jestem z powrotem, bo ja woda coś chciała. Dobra, karteczka, jak widać z okazji urodzin. Na karteczce mamy właśnie kwiatki z Foamiranu, trochę listeczków z wykrojnika, oczywiście kupionych gdzieś tam. Tu mamy trochę, jest postarzone, są te brzegi. Tu są półperełki, nuvo, takie. W środku jeszcze będą życzenia. Dobra, to przechodzimy do albumu dalej. Tu mamy klapkę na magnes.
I tu jest jeszcze do góry klapeczka. Gdzieniegdzie tutaj są właśnie te półperełki zrobione z nuwo. W każdej kieszeni są maty i ozdabiane, tylko tu u góry jest taki półkryształek. Te półkryształki to są z Axiona. Kolejne strony, tu mamy taką głęboką kieszeń. W kieszeni jest taka książeczka, uklejona tylko tu z przodu. I tu mamy jeszcze taką mniejszą kieszeń, a w kieszeni jest jedna mata oklejona z jednej strony i tagi. Mini karty powycinane z kolekcji i tu też są elementy powycinane z kolekcji. Na następnej stronie również mamy taką głęboką kieszeń, podobną książeczkę i tu mamy też taką mniejszą książeczkę. Kolejne strony to tak. Tu mamy takie dwie klapki otwierane na magnes. Parowała. Momencik. Ok, jestem z powrotem. Jak mówiłam, tu mamy dwie klapki na magnes. I tu na środku mamy takie przyklejone dwie maty. Tu mamy niepodklejoną do końca, że tu można sobie wsunąć zdjęcie tak samo pod te elementy. Tutaj. Na tej stronie mamy tylko matę, taką przyklejoną i elementy z kolekcji, pod które oczywiście tu można też podsunąć zdjęcie. Kolejne dwie strony to tak, tu klapka jest na magnes, tu mamy motylka z kolekcji, półkryształkiem. I tu na drugiej stronie mamy kieszeń i w kieszeni są maty, jakieś takie mini karty, gdzie można coś zapisać. Na tej stronie mam dwie kieszenie. W tej mniejszej są tagi z kolekcji. A tu mamy książeczkę i dwie karty. I tu takie elementy wycięte z kolekcji. Na tej stronie znowu mamy klapki otwierane na magnesik. Tu mamy takiego taga, elementy z kolekcji, trochę koronek. I tu jest taka mini kieszeń, w której mam włożone tagi. Tu mamy klapki znowu. Znowu na magnesik jedna. Tak otwierana do dołu. Druga do góry. I znowu gdzieś tam jakieś półperełki. Tu przewijają te półkryształki. Elementy wycięte z kolekcji. Oczywiście tu też jest niepodklejone do końca, że można sobie wsunąć zdjęcie lub tagi. Na tej stronie mam belly band. I tutaj w
Moje będę mamy tagi, maty takie mniejsze. Tu jest znowu książeczka. I klapkę otwieraną na magnesik. I tu przy okazji, jak są właśnie te magnesy, które trzymają tą klapkę, one są przyklejone od spodu tam i tutaj na tym belibendzie, żeby trzymać te maty. Ja właśnie jak robię beliband, to często daję magnes, przynajmniej tu jeden właśnie na środku, żeby te maty nie latały, jak się właśnie kręci tą stroną. Kolejna strona to znowu tak klapeczki. Na tej klapeczce, którą się podnosi do góry, mamy kieszeń. W kieszeni znowu karty te z kolekcji i takie karty. Ta jest taka śmieszna, bo starałam się wykorzystać papier praktycznie w 100% i stwierdziłam, że taka karta, taka końcówka z wycinania z jakiejś kieszeni, bądź nie wiem, co ja tu wycinałam, też będzie ciekawie wyglądać. I tak tu mamy właśnie klapeczkę z kieszenią do góry. I tu mamy kieszeń. I w kieszeni znowu te karty i dwie maty oklejone z jednej strony. I ostatnie dwie strony. Na tej mamy wodospad. Tu zamykany na magnes. Tu te strony następne są tylko oklejone tak od dołu, tak jakby kontynuacja tego papieru. Tu też w sumie można sobie jeszcze przykleić coś, bądź zostawić, bo ten papier jest naprawdę śliczny. I to się jeszcze podnosi do góry. I tu można przykleić oczywiście jakieś duże zdjęcie bądź mniejsze i oczywiście tutaj na tej klapce też można przykleić mniejsze zdjęcie. I na końcu mamy taką kopertę. Koperta tu od góry nie jest podklejona do końca. I tu włożyłam jeszcze te karty właśnie z kolekcji. I kopertka jest na magnes. Jeszcze do środka pewnie przyjdą jakieś karty. I na końcu taki mój podpis, ta koronka bez żadnych ozdób. Nie, w sumie to wykorzystałam po prostu część papieru, który odcięłam. Mam nadzieję, że album się spodoba osobie obdarowanej i oczywiście Wam. Z resztek papieru zrobiłam jeszcze taki mini notesik. To jest zalaminowany papier na gumeczkę. Tutaj jest przyklejony na taśmę dwustronną notesik. Jak się notesik skończy, można przykleić nowy. I tu jest jeszcze zrobiony takie trzymadełko na jakiś długopis. I można to taki jakiś notesik na przykład na zapisanie zakupów bądź czegokolwiek tam, co się będzie chciało. Tak się prezentują moje ostatnie prace. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba. Jak Wam się podoba, to proszę łapki w górę.
Dziękuję w ogóle za taką ilość subskrypcji, jakie pojawiły się teraz na moim kanale. Mam nadzieję, że to, co robię, Wam się podoba. Przypominam oczywiście o moim candy, które trwa do 10 marca. Myślę, że rozstrzygnięcie będzie tam kilka dni po 10, jak się ogarnę z tym wszystkim. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam i do usłyszenia.